Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, ile jest prawdy w takiej obiegowej opinii, że żeby starać się o zostanie rodziną adopcyjną, trzeba mieć wielki dom i Bóg wie jak wysokie dochody. Mam nadzieję, że tutaj dzięki państwu obalę ten mit, bo nie to jest najważniejsze. Najważniejsze, proszę pana, są predyspozycje do roli rodzica. Czyli poszukujemy takich osób o prostym, dobrym sercu, które będą potrafiły kochać dziecko, to jest najważniejsze, które będą przede wszystkim dojrzałe osobowościowo, uczuciowo, a jednocześnie za chwilę będziemy też wyjaśniać, czy te warunki bytowe są odpowiednie, wystarczające, żeby przyjąć to dziecko. No dobrze, ale jak sprawdzić, że taka rodzina, takie małżeństwo jest gotowe na to, by zostać rodzicami? Właśnie temu służy proces w ośrodku adopcyjnym, ten, który reprezentuje, posiada taki proces. Rodziny zainteresowane zgłaszają się do ośrodka, gdzie przeprowadzamy liczne z nimi spotkania, rozmowy diagnostyczne, psychologiczno-pedagogiczne, które mają na celu pokazanie, czy te predyspozycje, umiejętności są, a jeżeli na razie jeszcze są małe, czy się ukształtują. Bo często to jest tak, że młodzi rodzice przynajmniej nie do końca czasami zdają sobie sprawę z tego, jak to rodzicielstwo to na co dzień wygląda. Czy tutaj państwo też przygotowujecie na to, że to trzeba, jak to będzie małe dziecko, przewijać, zmieniać pieluchy, trzeba będzie karmić, wstawać w nocy? Jak najbardziej przygotowujemy naszych potencjalnych kandydatów do opieki nad dzieckiem w różnym wieku, od malucha do osoby trochę większej. Stąd mamy również szkolenie w trakcie procesu i tam między innymi uczymy tego przewijania, pierwszej pomocy, bo również bardzo ważne jest bezpieczeństwo dziecka, że jeżeli się coś stanie, żeby rodzic prawidłowo na czas zareagował. A kto może się starać o to, by adoptować dziecko? Zapraszamy małżeństwa. Trzeba być małżeństwem. Adoptować wspólnie może małżeństwo lub osoba samotna, o ile spełnia warunki. A te warunki to właśnie te predyspozycje, o których mówiłam, które wyjaśniamy. Dobre, wystarczające warunki bytowe, no i zdrowie przede wszystkim. Fizyczne, psychiczne, żeby nie było większych nałogów. Wyjaśniamy również karalność naszych potencjalnych kandydatów, żeby ocenić, czy można zaufać tym osobom obcym, żeby przyjęły dziecko. Czy jest jakaś granica wieku? Wiek powinien być taki jak w rodzinie naturalnej, mniej więcej, to znaczy dostosowany do wieku dziecka. Im starszy rodzic, to powinna pociecha trochę być starsza. Młode małżeństwa, mniejsze dziecko. Wspominała pani o tych potrzebach materialnych, które trzeba zaspokajać, tak, posiadając dzieci. Tutaj są jakieś, nie wiem, parametry techniczne, finansowe? Nie ma takich parametrów. Wyjaśniamy, czy dana rodzina będzie w stanie, licząc członków tutaj rodziny, poziomy dochodów, utrzymać to dziecko, żeby te dzieci nie musiały w przyszłości korzystać z pomocy społecznej, bo one już pochodzą z domów, gdzie się coś nie udało, gdzie te potrzeby nie były zaspokajane prawidłowo. Ile trwa taki proces adopcyjny? Proces adopcyjny, jeżeli chodzi o przygotowanie, trwa około roku. Na to właśnie składają się te wszystkie spotkania psychologiczno-pedagogiczne, również w ośrodku, w miejscu zamieszkania kandydatów, szkolenie 3-miesięczne. Wszystko to tworzy około roczną taką procedurę, no i potem oczekujemy na pociechę. Niech pani powie kilka słów o tych, którym udało się przejść ten proces skutecznie i zaadoptować dzieci. Nasi kandydaci są to osoby najczęściej bezdzietne, ale nie jest to normą, bo również mamy osoby, które posiadają dzieci i chcą w sposób adopcyjny jeszcze tą rodzinę powiększyć. Są to osoby z Opolszczyzny, ale również zainteresowanie wykazują inne ościenne nasze tutaj województwa, które przyjeżdżają z chęcią do Opola, żeby zaadoptować dziecko. Pary są w różnym wieku, najczęściej w przedziale od 30 do 45 lat, ale i starsze. I potrzebujemy wszystkie pary dla naszych dzieci. Dla ilu dzieci udaje się znaleźć rocznie nowych rodziców? W tamtym roku, 2014, 61 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie adopcyjnej. Tak ten poziom kształtuje się gdzieś od około 3 lat. Liczba dzieci kierowanych do adopcji tak około wygląda. Jest to dosyć dużo, to tak jakby jeden duży dom dziecka uległ likwidacji i te dzieci mają rodziców. A jaka jest skala potrzeb?
skala potrzeb jest duża. Jeśli chodzi o małe dzieci, mamy kandydatów. Te małe dzieci to są w przedziale najczęściej od 1 do 4 roku życia, ale wciąż za mało jest kandydatów dla trochę starszych dzieci. A te trochę starsze dzieci to już zaczynają się w wieku szkolnym, a także dla dzieci, które mają jakąś specyficzną potrzebę zdrowotną czy rozwojową, a także dla licznych rodzeństw. A liczne rodzeństwo od trójki w górę, bo zdarza się, że mamy parę, która przyjmuje trójkę dzieci, ale nie jest to codziennie. Znowu musimy zaczekać, aż taka para będzie w ośrodku, w dyspozycji, że zajmie się większą liczbą dzieci. No właśnie, bo rodziny zastępcze później mogą liczyć na wsparcie finansowe również ze strony państwa i różnego rodzaju instytucji tego państwa. W przypadku rodzin adopcyjnych takiego wsparcia nie ma. Wsparcia nie ma, stąd dobre warunki rodzina musi mieć już na starcie, żeby się te warunki utrzymały. Jednak w rodzinie zastępczej jest ta pomoc pieniężna, też są to piękne formy opieki. Natomiast inny rodzaj pomocy u nas jest po adopcji, psychologiczna, pedagogiczna, ale jeżeli rodzina będzie chciała tego, bo po adopcji trzeba tutaj, panie redaktorze, powiedzieć, że już powstaje nowa jednostka rodzinna z władzą rodzicielską, ze wszystkim, więc tak bez powodu nikt nie może się narzucać. Ale doświadczenia pokazują, że rodziny adopcyjne to nasi przyjaciele, że chcą tej pomocy, cieszą się tymi dziećmi, pokazują, jak ten rozwój do przodu idzie. Także my te wszystkie historie pamiętamy od pieluch, a teraz człowieczek już jest taki u swoich rodziców. Czyli te więzy nie są zrywane z państwem i państwo niejako też również kontrolują, co z tymi dziećmi się później dzieje. To znaczy, może nie kontrolujemy, tylko towarzyszymy, o ile rodzina tego chce. Mamy takie kontakty, zaprzyjaźnienia, temu służą właśnie takie organizowane spotkania coroczne, jak w ubiegłym tygodniu odbył się taki piknik, gdzie mamy okazję zobaczyć, jak te nasze historie dziecięce dalej się kształtują, bo w rodzinie jest najlepiej. Ile jest takich ośrodków w województwie opolskim? W województwie opolskim są 3 ośrodki. Publiczny, ten, który ja reprezentuję, i mamy również sekcję zamiejscową ośrodka z siedzibą w Nysie oraz drugi ośrodek niepubliczny, katolicki ośrodek adopcyjny przy ulicy Katedralnej 4. Czy państwo są w stanie pomóc wszystkim chętnym? Czy wszystkim chętnym? To zależy od oczekiwań tych rodzin. Musimy tutaj wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Jeżeli rodzic będzie oczekiwał na dziecko w pieluszkach, to od razu ukazujemy, że czas oczekiwania będzie nawet i 3-letni. Zawsze tutaj zwracamy uwagę, żeby rodzic dostosował swoje oczekiwania i możliwości też do rzeczywistości. Taką przeszkodą na drodze do adopcji bardzo często jest nieuregulowana sytuacja prawna tych dzieci, które trafiają do domów dziecka. Tak, domy dziecka są przepełnione i to jest powszechna wiadomość tutaj. W domach dziecka przebywają właśnie dzieci z nieuregulowaną sytuacją prawną, dla których rodzice żyją, są fizycznie obecni, są to sieroty społeczne, które jeszcze mają szansę powrócić do swojego biologicznego domu. Natomiast do adopcji musi ta sytuacja prawna być wyjaśniona. I tutaj to wyjaśnienie należy do sądu. Nie wolno nic pochopnie robić. Trzeba tą sytuację zbadać, czy to rodzicielstwo już zupełnie, rodzic nie ma żadnej możliwości, a może to rodzicielstwo jeszcze da radę, chociaż za chwilę. Dopiero po wyjaśnieniu tej całej sytuacji, jeżeli ona jest czysta, jeżeli nie ma żadnej możliwości na powrót, dopiero poszukujemy adopcji. Dlatego na wyjaśnienie tej sytuacji musimy czekać, stąd nasze maluchy, jak tutaj mówimy, troszeczkę się starzeją. Dziecko mogłoby roczne trafić do adopcji, ale jeszcze nie, bo trzeba tu tego rodzica wyjaśnić, zobaczyć, więc uroczy 3-latek dopiero przechodzi do rodziny adopcyjnej. To bardzo długo, 2 lata. Nie da się skrócić tego okresu? Tutaj współpracujemy z instytucjami, z sądami również, ale nie wolno przyspieszać, żeby nie zrobić nigdzie błędu, bo najpierw rodzina naturalna musi zostać zbadana.
Co to znaczy wyjaśniona sytuacja prawna? Wyjaśniona sytuacja właśnie w ten sposób, czy nie ma możliwości, czy rodzic nie będzie rokował, bo sąd z reguły daje różne szanse dla rodzica. Rodzicu, popraw się, wyjdź z nałogu, podejmij pracę, popraw te warunki higieniczne w twoim domu, więc dużo zaleceń daje. Jeżeli rodzic sprosta, może władza rodzicielska być przywrócona, bo ograniczenie władzy to jest tylko taka sytuacja przejściowa, natomiast pozbawienie, zrzeczenie już kieruje nasze dzieci do adopcji. Te dzieci, które trafiają do tak zwanych okien życia, one mają wyjaśnioną sytuację prawną? W oknach życia pozostawiane pociechy, których sytuacja dopiero musi zostać wyjaśniona. Czyli mała to też jest wiedza. Nie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw rodzicielskich. I jeszcze nie jest to jednoznaczne. Trzeba to wszystko wyjaśnić. Bardzo pani dziękuję. Przypomnę, moim i państwa gościem była dzisiaj pani Ewa Skiszewska, kierownik Ośrodka Adopcyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Dziękuję bardzo.